serdecznie Państwa zapraszamy. 17 sierpnia, już najbliższy poniedziałek, w imieniu prezydenta miasta Opola, Centrum Aktywizacji Społecznej, wszystkich mieszkańców tutaj do nas, do Centrum Aktywizacji Społecznej, a dokładnie przed budynek na ulicę Krakowską, w celu obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. No, jako stowarzyszenie zajmujące się przede wszystkim filmem, postanowiliśmy tą rocznicę uczcić w nieco oryginalny sposób. Chcieliśmy przedstawić Opolanom film Cud nad Wisłą z roku 1921. Film oczywiście niemy, jednak w bardzo oryginalnym wydaniu, bowiem z muzyką graną na żywo przez Marcina Pukaluka, przygotowaną specjalnie na tą okazję. Film pochodzi z roku 1921. Reżyserem jest Ryszard Bolesławski, gwiazda właściwie reżyserii dwudziestolecia międzywojennego. Pracował w Hollywood, między innymi był autorem, czy reżyserem jednego z pierwszych filmów barwnych wyprodukowanych w Hollywood. W filmie zobaczymy plejadę aktorską dwudziestolecia międzywojennego, między innymi Jadwigę Smosarską, Stefana Jaracza czy Kazimierza Junosza Snepowskiego. Wierzymy, że spotka się to mimo wszystko z dużym odbiorem ze strony mieszkańców, bo wydarzenie jest niezwykle ciekawe. Natomiast my ze swojej strony oczywiście dołożymy wszelkich starań i gwarantujemy bezpieczeństwo i to, że wszystkie wymogi sanitarne i opostrzenia będą spełnione. Oczywiście dochowamy dystansu pomiędzy miejscami siedzącymi, bo takie są przewidziane. Oczywiście ilość miejsc siedzących będzie ograniczona, będzie to około 50-60 miejsc. Natomiast zapraszamy wszystkich chętnych. Miejsca na Krakowskiej jest dużo. Myślę, że każdy jest w stanie znaleźć sobie miejsce tak też, żeby oczywiście w odstępie od innych osób wygodnie móc uczestniczyć w tym wydarzeniu. Projekcję rozpoczniemy krótkim wprowadzeniem na temat zarówno samej rocznicy, którą obchodzimy, jak i filmu. Dla tych, którzy no, mimo wszystko obawiają się jeszcze brać udział w tak dużym niewątpliwie wydarzeniu, udostępnimy również możliwość zobaczenia tego spektaklu na stronie internetowej. Tutaj obejrzenie tego będzie się wiązało z drobną opłatą, natomiast dla pierwszych 10 osób gwarantujemy możliwość bezpłatnego wejścia. Film będzie już udostępniony od 15 sierpnia, będzie przez 48 godzin do zobaczenia i tak jak wspomniałam, dla pierwszych 10 osób bezpłatne kody dostępu będą u nas do odebrania w Centrum Aktywizacji Społecznej przy Krakowskiej 32.